Dzień dobry. Jak to nagrywam, jest 13 maja, piątek 13 w ogóle się zorientowałam. I jestem u rodziców w domu, także pokażę wam mój taki standardowy, niestandardowy dzień, ponieważ jestem w innym miejscu, aczkolwiek w sumie moje rutyny wyglądają raczej zawsze tak samo. Zawsze wstaję, czytam książkę, przeglądam Instagrama, lecę pod prysznic i potem zaczynam dzień. I jak mój dzień wygląda, dzisiaj zobaczycie. Zapraszam. Po zakończeniu moich porannych rutyn siadam do komputera i odpisuję na maile moim pacjentom. Dwa razy w tygodniu mam konsultacje poranne, wtedy odpisuję na maile troszkę później, a poranek zaczynam od rozmów z pacjentami. Generalnie jest tak, że jestem typem totalnie śniadaniowo-wytrawnym. Nie przepadam za posiłkami na słodko, generalnie w ogóle nie jem posiłków na słodko. Jeśli jem owoce, jest to deser do posiłku, a nie sam posiłek, ale czasem są takie wyjątki jak dziś, czyli nie ma nic innego w domu, więc muszę coś na szybko wymyślić, także zjem jakąś szybką owsiankę, bo zaraz lecę na trening. Jeszcze wam pokażę za chwilę moją suplementację. Przed śniadaniem biorę laktoferynę ze względu na problem z żelazem, o którym wam też trochę opowiem, także biorę się szybko za śniadanie i lecimy. Dobra, i to co na szybko znalazłam, płatki owsiane, nerkowce, skwer i mrożone wiśnie, także płatki zaleję zaraz wrzątkiem i wszystko szybko wymieszam i lecę zjeść i na trening. Zanim jeszcze wyskoczę ze szlafroka i wskoczę w ciuchy sportowe, to pokażę wam, jak wygląda moja aktualna suplementacja. Aktualnie jestem zakochana w tych suplementach. Chodzi mi o markę Health Labs. To, co przyjmuję, to jest oczywiście podstawa, czyli omega, kwasy EPA i DHA, czyli po prostu must have każdego człowieka. Jeśli nie jesz ryb codziennie i nie dostarczasz dużej ilości zdrowych tłuszczy, no to must have dla każdego, super działanie przeciwzapalne. Ja biorę codziennie. Kolejną rzeczą, którą biorę, jest kompleks witamin B, który ostatnio przyjmuję ze względu na niski poziom po prostu witaminy B12, która wyszła w badaniach. Kończę już drugi miesiąc suplementacji, ostatnio powtarzałam badania i się bardzo mocno poziom witaminy B12 podniósł, także jestem bardzo szczęśliwa. Jak skończę opakowanie, to sprawdzę jeszcze raz, jakie były rezultaty po dwóch miesiącach. Po jednym miesiącu już było super, także po dwóch myślę, że będzie jak najbardziej ten wynik tak w połowie normy, także będzie ekstra. Kolejną rzeczą, którą ostatnio przyjmuję, jest Magnemi, czyli magnez, który jest podzielony na dwie formuły. Day i night, czyli jedną przyjmujemy po prostu rano, drugą wieczorem przed snem, ze względu na to, że ta forma poranna ma takie działanie bardziej właśnie pobudzające nas do pracy, ta forma bardziej takie wyciszające, oczywiście w dużym cudzysłowie. Jeśli chodzi o działanie magnezu, super się sprawdzi u wszystkich osób, które mają dużo stresu w życiu, bo jednak stres nam wypłukuje ten magnez, tak potocznie mówiąc, dla lepszego samopoczucia psychicznego. Jeśli dużo jesteśmy aktywni fizycznie, jeśli dużo trenujemy, magnez to też jest podstawa dla naszych mięśni i układu naszego nerwowego. Tak jak wam wspomniałam, mam ostatnio problem z niedoborem żelaza. Przyjmuję żelazo, które dostałam od lekarza, to po prostu w formie leku. Jest to sama goła forma żelaza, także zawsze trzeba zadbać też o jej wchłanianie. Także aktualnie moja suplementacja pod tym względem jest bardzo obszerna, ponieważ biorę żelazo, biorę dodatkowo właśnie laktoferyny, tak jak wam pokazałam, żeby poprawić to wchłanianie żelaza. Witaminę C, żeby się lepiej wchłaniało. Sok z pokrzywy, także dużo różnych rzeczy, które muszę jeszcze dodatkowo dostarczyć. A aktualnie Health Labs wypuściło super produkt, który wam serdecznie polecam. Jest to Femi, moje jest jeszcze w pudełku, ponieważ tak jak mówię, na razie biorę zwykłe żelazo i jest to wszystko w jednym, czyli tutaj mamy i żelazo, i witaminę C, i pokrzywę, i sok z buraka, i cynk, i laktoferynę, i mioinozytol, i B12, także wszystko co aktualnie biorę praktycznie jest w tym, także to czeka w kolejce, aż skończę żelazo od lekarza i wchodzę w tę suplementację. Ostatnią rzeczą, którą może niektórych zdziwi, jest to Balance Me. Jest to suplement dedykowany dla osób z problemem z gospodarką cukrową, węglowodanową. Jest tu w składzie głównie właśnie berberyna, które ma właśnie super działanie u osób na przykład z insulinoopornością, ale też u osób właśnie z problemami jelitowymi, z SIBO, u osób na przykład właśnie z dysbiozą jelit, z SIBO. Berberyna jest zawsze bardzo mocno polecana ze względu na to, że jest to produkt naturalny i ma takie super działanie właśnie bakteriobójcze. Bardzo polecam. I co, dlaczego to biorę?
ponieważ mam zdiagnozowane problemy hormonalne, to mimo tego, że moja dieta nie jest jakoś bardzo mocno przetworzona, nie ma dużej ilości cukrów prostych, nie jem słodyczy za dużo, ani takich rzeczy, to mimo wszystko mój poziom glukozy znaczy jest zwykle wysoki, niżej setki, ale bardzo blisko nie jest, także stwierdziłam, że wspomogę się i zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. I oczywiście tutaj Wam wkleję kod zniżkowy, z którego możecie korzystać i wiem, że często korzystacie, z czego jest mi bardzo miło. Jest to Nafitalia 10 i macie 10% zniżki właśnie do Health Labs na wszystkie suplementy, które Wam serdecznie polecam. Cena jest wyższa niż standardowych suplementów w aptece, aczkolwiek jak najbardziej są tego warte, ponieważ wszystkie są turbo przemyślane i skład zawsze jest najlepszy. Chodzi mi o to, że nie dość, że są bardzo wysokie dawki substancji aktywnych, to są w najlepszych formach wchłanialnych. Czyli nie jest to jakaś pierwsza lepsza witamina C albo pierwszy lepszy magnez, tylko zawsze są dobrane najlepsze formy, które są najlepiej wchłaniane i w dawkach, które mają po prostu sens, a nie trzeba przyjmować, nie wiem, 10 tabletek z apteki witaminy C czy czegoś tam, żeby to w ogóle pokryć zapotrzebowanie dzienne. Także biorę poranne suple, nie wszystkie są na rano i lecę. Odpowiadając w ogóle czemu jedę na trening, ponieważ siedzę na tyłku i nic nie robię, także postanowiłam, że korzystając z okazji pójdę na trening personalny, ponieważ kiedyś dużo ćwiczyłam, chodziłam na siłownię, jak może niektórzy wiedzą, jestem też trenerem personalnym, aczkolwiek nie pracuję w zawodzie, więc stwierdziłam, że żeby ruszyć tyłek, umówię się po prostu do kogoś na trening, do że tak powiem znanego mi miejsca, znanej mi osoby. I zrobię w końcu nogi, ponieważ ostatni raz nogi robiłam w momencie, kiedy pracowałam tutaj jako trener przez dosłownie chyba miesiąc i było to jakieś półtora roku temu, także od półtora roku nie robiłam w ogóle dolnych partii. Nienawidzę robić nóg, także trochę się stresuję, ponieważ wiem, że będę umierać przez przynajmniej tydzień, ale dobra, lecę, bo jak nie pójdę dzisiaj, to w ogóle nie pójdę i nie zrobię nóg. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Wyjdziesz, ale jak ukradłeś. Teraz muszę się dawać, że. Co robisz? Jest to przyjemność. To zaznacz stopy? Biodra do boku? Ok. Ale, to się bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negative. Ja pierdzielę, nie wiem kiedy ostatni raz w życiu się tak spociłam. Serio. Leje się ze mnie pot. Ale nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle. Pierwsza seria była ciężka. A już potem z górki, także może zacznę kiedyś robić nogi. Jestem teraz w aucie, lecę na szybkie zakupy do Biedry, żeby kupić składniki na obiad. I widzimy się w kuchni na obiedzie. Podam na szybkie zakupy do Biedry, w sumie kupiłam tylko jakieś dwa skyry, warzywa, mozzarella light, borówki i cebulkę. Dlaczego? Ponieważ będę dzisiaj robić wegańską lasagne z mojego e-booka, dlatego kupiłam dużo sera, będzie to turbo prosty przepis. Dobra, wróciłam z treningu, jeszcze sobie szybko wypiję białeczko, białko z Health Labsu, smak, czekolada, wiśnia i w środku są liofilizowane kawałki wiśni i to jest tak dobre i ma zajebistą rozpuszczalność, zaraz Wam pokażę. Wsypię to do szklanki i jestem w stanie to wymieszać po prostu łyżeczką i się w moment rozpuści całe białko, także jest ekstra i jest tak dobre, że musicie mi uwierzyć na słowo, jest przepyszne. Dobra, wsypuję, jest tego naprawdę sporo. Bo tak jak widzicie, wychodzi samego proszku, wychodzi prawie pół szklanki i najpierw się tym przeraziłam. Aczkolwiek jak uzupełnimy to mlekiem, to się naprawdę super rozpuszcza. Tutaj jakieś mleko, które znalazłam w lodówce u rodziców. I patrzcie, patrzcie to. I całe się rozpuściło. Tada! I w środku mamy liofilizowane, nie wiem czy to zobaczycie, ale w środku mamy liofilizowane kawałki wiśni, które dają taki kwaśnawy posmak tego wszystkiego, więc już pycha. Praca zdalna ma wiele swoich plusów i wiele swoich minusów. Ja zdalnie pracuję od bodajże 2 lat. Najpierw jako pracownik firmy pracowałam w jednym korpo i potem w takim
drugim pseudokorpo, jako dietetyk. Aktualnie pracuję już na własnej działalności, mam swoją firmę i bardzo doceniam, ponieważ właśnie mogę pracować niezależnie, czy jestem w domu, czy jestem na Mazurach, czy gdzieś wyjadę. Nie muszę się przejmować, że muszę wziąć urlop, po prostu biorę ze sobą mój komputer, moje papiery i mogę pracować z każdego miejsca na świecie, co turbo doceniam. Ja od 16 zaczynam właśnie konsultacje. Dwie nowe osoby, osoby jedna z problemami jelitowymi, dużymi nietolerancjami, a druga osoba, która chce po prostu zredukować masę ciała, no i konsultacja kontrolna z osobą tutaj, z którą wychodzimy z SIBO. Współpracujemy już 4 miesiąc, jesteśmy już po reintrodukcji. Milena je wszystko, nie ma z niczym problemu, zero objawów, zero nawrotu, także się mega cieszymy. Zaczynamy teraz uzupełniać wszystkie niedobory i stabilizować gospodarkę hormonalną. Ja się właśnie przygotowuję do konsultacji, bo przed każdą konsultacją zawsze muszę być przygotowana, przeglądam wszystkie wyniki badań, przeglądam ankiety, które mi wysyłają. No i działamy, także ja kończę się przygotowywać do konsultacji, analizować wyniki badań i zaraz lecę robić obiad i pokażę Wam, co dzisiaj będzie. Dobra, zaczynamy robić obiad. Będzie to wegle zamiast mojego makaronowego e-booka i potrzebujemy dwie mozzarelle light, cebulkę i szczypiorek sobie też wykorzystamy, dwie duże marchewki, mleko takie jakie znalazłam w lodówce, passatę, do tego przyprawy, majeranek, tutaj jest bazylia, papryka słodka mielona, sól, pieprz oczywiście też dorzucimy. Tu mam przesypaną do pudełeczka soczewicę czerwoną. No i wiadomo, makaron do lasagne, czyli ten w płatkach. I będzie to przepis z makaronowego e-booka, którego możecie kupić na moim sklepie. I będzie to przepis na wegańską lasagne. Tu jest podany przepis na 6 porcji, czyli na takie większe naczynie żaroodporne. I z tego przepisu właśnie skorzystam i pokażę Wam, jak robię wegańską lasagne. Zaczynam od tego, że obrałam marchewkę i kroję cebulę w drobną kostkę. Zaraz będę ją podsmażać i zobaczycie, co robimy dalej. Na patelni rozgrzewam oliwę, wrzucam całą pokrojoną cebulkę i podsmażam, aż się delikatnie zeszkli. Następnie za pomocą obieraczki wkrajam marchewkę, żeby była w bardzo cienkich plasterkach i będę ją również podsmażać. Całość zalewam passatą i obficie doprawiam wszystkimi wcześniej wymienionymi przyprawami. Do szklanki wlewamy mleko, następnie dodajemy mąkę pszenną lub możecie dodać również inną mąkę. Dodajemy oregano, sól, pieprz i dokładnie wszystko razem mieszamy. Do naszego sosu pomidorowego dodajemy surową soczewicę czerwoną w tym przypadku. Dolewamy wodę, żeby woda pokryła powierzchnię soczewicy, żeby po prostu miała szansę się ugotować i była zdatna do jedzenia. Mozzarella light ścieramy dokładnie na tarce. W moim przypadku były to dwie kulki mozzarelli, a następnie bierzemy się za układanie lasagne na blaszce i tutaj po prostu układamy to warstwowo. Zawsze zaczynamy od makaronu, potem czerwona warstwa, biała warstwa. Tutaj widzę, że faktycznie była zbyt wodnista, mogło być trochę więcej mąki. Następnie jest ser i tak w kółko. U mnie bodajże wyszły trzy warstwy. Makaron do lasagne jeszcze najpierw przed ułożeniem moczę minutkę w wrzątku, żeby nie był taki sztywny, żeby łatwiej się go rozkładało. Na samym wierzchu ląduje ser i wszystko ląduje w piekarniku na 180 stopni na około 40 minut. I po wyciągnięciu ja jeszcze ozdabiam szczypiorkiem, ponieważ bardzo lubię szczypiorek. No i tak prezentuje się nasza wegetariańska lasagne. Szamam lasagne i lecę na popołudniowe konsultacje. Jak się generalnie czujesz? W sensie objawy, cokolwiek się dzieje, jakieś problemy? Wiesz co, może tylko po tej soczewicy troszkę tak miałam brzuszek bardziej. Mm-hmm. Ale tak to jest wszystko super, nic, ani cebula, ani czosnek. No czuję mm-hmm. się tak, jakbym miała po prostu dietę, a nie że po SIBO jestem czy coś. Cudownie to słyszeć, cudownie to słyszeć. To było po prostu kolorystyczne, żebyś ty miała taki nawyk, że jak robisz sobie posiłek nawet nie z diety, albo właśnie idziesz sobie do knajpy i bierzesz sobie posiłek, to nie zastanawiasz się, co możesz zjeść, albo co wypada, tylko po prostu intuicyjnie wiesz, że nie wiem, że powinnaś mieć na talerzu zawsze źródło białka, warzywa i jakiś dodatek węglowodanowy, nie?
No i tak od godziny 16 do 20.30 byłam na konsultacjach z moimi pacjentkami. Były to konsultacje wstępne dla nowych pacjentów, ale też konsultacje kontrolne, tak jak właśnie słyszeliście. Najczęściej konsultacje, jeśli mam je wieczorem, kończę około godziny 20, a najpóźniej 21, ale staram się, żeby tak późno one nie były. No i potem staram się odcinać już od światła niebieskiego, żeby na noc po prostu się nie naświetlać i żeby mi się lepiej spało, bo faktycznie widzę, jak bardzo duży wpływ ma to na moje samopoczucie dnia następnego. Dzięki Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Pa!